Odwracanie uwagi dziecka jest dość chętnie stosowanym przez rodziców pomysłem na uniknięcie wielu trudnych czy problematycznych sytuacji gdzieś tam z dzieckiem w roli głównej. Tak, no bo przecież unikniemy histerii, jeżeli nie pokażemy dziecku jakiegoś tam super wypasionego wozu strażackiego w sklepie, którego i tak mu nie kupimy. Jeśli dajmy na to, pomiędzy dzieciakami będzie jakiś konflikt, no to przecież można odciągnąć ich uwagę od tego konfliktu, proponując jakąś fajną zabawę. Dziecko nie chce jeść obiadu, no to wystarczy posadzić je przed telewizorem, puścić mu jakąś bajkę, no i ten obiad tak jakoś gdzieś tam sam wchodzi. W tym odcinku przeanalizuję taki pomysł właśnie, czy taką metodę, powiedzmy, wychowawczą od strony psychologicznej. Ja nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym i witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. To, czy pomysł z odwracaniem uwagi jest dobry czy też zły, w dużej mierze zależy od wieku dziecka. No bo jeżeli Ty masz takiego półrocznego bąbla, czy rocznego, który, umówmy się, no jeszcze nie kuma za dobrze, nie wie, co dzieje się gdzieś tam dookoła, no to w takiej sytuacji rzeczywiście odwrócenie jego uwagi, żeby uniknąć jakiegoś tam krzyku czy nieprzyjemnej sytuacji, jest jak najbardziej dobrym pomysłem, tak? Bo jakby dziecko półroczne, no niewiele rozumie, jego jeszcze nie nauczysz, że tak powiem, i jest dobrą strategią unikania niektórych sytuacji, żeby się po prostu nie zajechać, nie zamęczyć. No ale jeżeli Ty masz dziecko, które ma 2 lata, 2,5 roku czy więcej, no to uwierz mi, że takie odwracanie uwagi od jakiejś problematycznej sytuacji to jest najgorsze, co Ty możesz zrobić. To jest strzał po prostu w kolano, tak? Strzał w stopę. Dlaczego? O co tutaj chodzi? Twoim zadaniem jako rodzica jest nauczyć dziecko życia w świecie, w społeczeństwie, rozwiązywania różnych problemów, zaradności itd., itd., itd. Jeżeli Ty wiecznie odwracasz uwagę dziecka, to tak naprawdę unikasz swego rodzaju konfrontacji i tym samym nie dajesz mu możliwości nauczenia się wielu de facto niezbędnych umiejętności, niezbędnych, żeby po prostu gdzieś tam obcować z innymi ludźmi, żeby uzyskać akceptację tych innych osób, żeby się z nimi dogadać. No bo okej, odwracanie uwagi, jeżeli na przykład, dajmy na to, miał miejsce wypadek samochodowy i Ty po prostu nie chcesz, żeby Twoje dziecko widziało lejącą się krew, jak najbardziej w takiej sytuacji tak należy odwrócić uwagę, tak? Zrobić coś, żeby tego nie widziało, ale umówmy się, to jest jakaś rzadka, ekstremalna sytuacja, tak? A jeżeli Ty będziesz na każdym kroku właśnie, no nie wiem, dajmy na to, odwracać uwagę dzieci, bo gdzieś tam się bawią razem Twoje dzieciaki, powiedzmy, powstaje konflikt, Ty już słyszysz, że się nakręca, już przewidujesz, że za chwilę będzie awantura, nie masz oczywiście ochoty tego słuchać, no to nagle po prostu wpadasz i proponujesz zabawę, tak? Odwracasz tym samym uwagę dzieci. No i rzeczywiście, no w większości przypadków Ty rzeczywiście unikniesz konfliktu w taki sposób. Tylko to, co ja chcę Ci pokazać, ja chcę Ci wytłumaczyć, że nie tędy po prostu droga, tak? No bo zobacz, Ty uczysz dzieci, innymi słowy, jakby Ty jako rodzic masz przekazać dzieciom wiedzę o tym, w jaki sposób samodzielnie rozwiązywać konflikty. Ty masz je po prostu nauczyć dyplomacji, negocjacji, dogadywania się między sobą, bez angażowania w to całej masy osób z zewnątrz, totalnie niezainteresowanych tym konfliktem. No w tym przykładzie chodzi tutaj o mamę i tatę, ale to się później jakby uogólnia, to się generalizuje na innych ludzi. No jest to coś, co dziecku po prostu trzeba pokazać, czego trzeba go nauczyć. Ty nie nauczysz go tego tłumacząc mu to tylko i wyłącznie w sposób racjonalny, no ono musi mieć jakby możliwość praktykowania, musi mieć możliwość ćwiczenia. I zobacz, naturalnie pojawia się taka sytuacja, że te dzieciaki no mogłyby się jakoś tam po prostu dogadać i Ty tą sytuację rozbijasz w drobny mak, no bo zjawiasz się po prostu znikąd, tak jakby za dzieci rozwiązujesz ten konflikt. One się uczą czegoś takiego, że jak tylko pojawia się trudna sytuacja, no to w sposób magiczny niejako znajduje się nagle rozwiązanie, tak? Albo po prostu pojawia się ktoś z zewnątrz, czyli rodzic, i tą sytuację rozwiązuje. No i teraz, jeżeli to się będzie powtarzało dzień w dzień przez lata, tak, to Ty doprowadzisz do tego, że Twoje dzieci będą po prostu upośledzone, bo nie będą miały tych podstawowych umiejętności, tak? Więc odwracanie uwagi jest jak najbardziej złym pomysłem.
A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie tego, jak nauczyć dzieci dogadywania się, współpracy, właśnie załatwiania różnych spraw czy rozwiązywania konfliktów między sobą bez angażowania Ciebie co kilka minut, przyjdź koniecznie na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę w piątek punktualnie o godzinie 20. Poznasz na nim wszystkie moje sekrety, sprawdzone i praktyczne metody, dzięki którym dogadasz rodzeństwo, tak? Dowiesz się, co robić, kiedy właśnie wyrywają sobie zabawki z rąk, kłócą się, wymyślają konflikty z kosmosu, jak sprawić, żeby bawiły się razem i współpracowały, a Ty wtedy na spokojnie wypijesz kawę, czy po prostu znajdziesz chwilę czasu dla siebie. Tutaj pod spodem masz link do zapisu na to szkolenie. Zapisz się koniecznie teraz, żeby mieć pewność, że również starczy tam dla Ciebie miejsca. Ten link jest w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu, więc zatrzymaj najlepiej to wideo teraz, zapisz się. Okej, mam nadzieję, że już udało Ci się to zrobić. My lecimy dalej, tak? Nie odwracaj uwagi dziecka, tak jak powiedziałem wcześniej. No, wygląda to fajnie gdzieś tam z boku i wydaje się tutaj, że jako rodzic wykazujesz się po prostu sprytem, bo udało się sprawę gdzieś tam po prostu załatwić bez wchodzenia w to głębiej, ale uwierz mi, no to jest upośledzanie dzieci. No tak samo inna sytuacja, powiedzmy. Histeria, tak? Dziecko czegoś chce, wpadnie w histerię i bardzo często rodzic już jakby widząc, że coś jest na rzeczy, że dziecko jest jakieś rozdrażnione, że zaraz po prostu pojawi się jakaś sytuacja, ta, która jemu się po prostu nie spodoba, no to już odwraca uwagę, tak? Już chodzi na palcach dookoła tego dziecka i ono doskonale to wyczuwa. I w tym momencie, jeżeli Ty się tak zachowujesz, dziecko wie, co się dzieje. Ono w tym momencie pozycjonuje się wyżej od Ciebie w takiej, powiedzmy, domowej hierarchii. Po prostu wychodzi z założenia, że to ono jest tutaj ważniejsze, że do niego należy ostateczny głos, ostateczna decyzja, a Ty jesteś jakby jako rodzic osobą tutaj podległą. A nie tak powinna wyglądać relacja z dzieckiem. Jednak dziecko dla zdrowego rozwoju potrzebuje takiego poczucia, że rodzic jest kimś silniejszym, kimś ważniejszym, kto również rozwiąże problem, gdy się pojawi, czy po prostu zaopiekuje dzieckiem, no jak sprawy pójdą źle. I teraz jakby, jeżeli dziecko widzi, że Ty chodzisz dookoła niego na palcach, po prostu tak desperacko próbujesz odciągnąć tą jego uwagę, no kombinujesz, co tu się stało, żeby tylko ta jego histeria, powiedzmy, się nie rozkręciła, no to tak naprawdę znowu pogłębiasz tą histerię, czy tak naprawdę wpychasz siebie w całą masę problemów wychowawczych innej maści, które wynikną właśnie z tego, że Twoje dziecko będzie miało poczucie, że jest w tej hierarchii wyżej od Ciebie, a im większe będzie miało poczucie, że to ono rządzi w domu, tym więcej problemów wychowawczych tak naprawdę zacznie sprawiać, tylko po to, żeby przypomnieć Ci, gdzie jest Twoje miejsce, żeby jakby ugruntować tutaj tą swoją pozycję władcy czy też lidera. Nie będę w to wchodził na razie głębiej, jeżeli chcesz, żebym o tym osobny odcinek nagrał, no to napisz w komentarzu, tak? Po prostu napisz w komentarzu, jeżeli zobaczysz, że jest zainteresowanie tym tematem, no to niebawem taki właśnie odcinek zrealizuję. I pamiętaj też, żeby koniecznie subskrybować ten kanał i kliknąć taki mały dzwoneczek koło przycisku subskrybuj, bo dopiero wtedy będziesz mieć, tak jakoś algorytm działa, dopiero wtedy będziesz mieć dostęp do wszystkich wideo, które tutaj na kanale umieściłem, nagrałem, więc również zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, żeby to po prostu zrobić. No i jest taka histeria, tak? Wiecznie odwracasz gdzieś tam uwagę dziecka. No i znowu, to nie o to chodzi, że tak zrobisz raz, dwa czy trzy. Chodzi o to, że jeżeli generalnie masz taki schemat i robisz to po prostu od dłuższego czasu dość często, no to zobacz, Ty w ten sposób jakby Ty chcesz uniknąć konfrontacji, tak? To jest coś, co gdzieś tam na krótszą metę, no wiadomo, tak? No jest po prostu łatwiej. Jesteśmy zmęczeni, zabiegani, każdy ma milion obowiązków, no łatwiej jest po prostu uniknąć jakiejś tam niefajnej sytuacji. Ale zrozum, że jakby jeżeli zabierzesz dziecku możliwość właśnie takiego uczenia się, no radzenia sobie de facto z frustracją, no bo histeria to jest, no długo by mówić, no ale gdzieś tam na głębszym poziomie, no wynika to trochę z takiej frustracji dziecka, że nie może mieć wszystkiego, że świat nie kręci się de facto wokół niego. I każde dziecko musi prędzej czy później po prostu to zaakceptować, żeby móc normalnie wśród ludzi w społeczeństwie funkcjonować. Tak? Jeżeli Ty jakby i nie wytłumaczysz mu tego racjonalnie, to nie jest tak, że Ty dziecku gdzieś tam po prostu siądziesz z nim, porozmawiasz i ono załapie, zaskoczy, już wie. Nie, ono po prostu musi się z tym skonfrontować. Musi ileś razy po prostu no, poczuć trochę taką no, gorycz i frustrację, no, polegającą na tym, że nie mogę czegoś dostać, tak? Zrobię awanturę, wszyscy to mają w nosie. No i trudno, no taki jest świat, nie zawsze wszystko osiągniemy. Tak, dziecko musi po prostu to poczuć, troszkę tak przeżyć i przepracować,
No i zaakceptuje ten fakt, no już będzie sobie normalnie, szczęśliwie gdzieś tam z innymi ludźmi żyło, tak? A jeżeli nie da rady tego zrobić, bo zawsze ta frustracja jest właśnie albo ucięta przez ciebie, bo ty się takim dzieckiem zajmiesz, zaczniesz z nim bawić, przytulać, no to też po prostu unikasz w ogóle sytuacji histerii właśnie odwracaniem uwagi, no to nie dajesz mu tej naturalnej możliwości nauczenia się czegoś o tym, jak funkcjonuje świat. Jeśli będziesz, dajmy na to, chcesz, nie wiem, żeby twoje dziecko zjadło ten obiad, no i znowu, no ty masz jakby nauczyć dziecko, po pierwsze samodzielnego jedzenia, tak, po drugie jakiegoś takiego nawyku nawet zdrowego jedzenia, no bo zobacz, jasne, puścisz ten telewizor, no to no, gdzieś tam załatwić to pewien problem, tak, bo dziecko zje, ale zrobi to bezwiednie, tak? Jeden zaraz doprowadzisz do tego, że ono będzie po prostu otyłe, no bo tak to działa, jak się je przed telewizorem, to się je znacznie po prostu więcej. Dwa, że twoje dziecko, no nie wiem, dostanie jakiś pyszny, przygotowany przez ciebie obiad, nawet nie zajarzy, jaki to ma po prostu smak, bo będzie tak skupione na oglądaniu tej bajki, że nie będzie wiedziało, będzie jadło po prostu bezwiednie, a to nie o to chodzi. Ty masz też wyrobić pewne zdrowe nawyki, tak? Ty uczysz swoje dziecko, że właśnie ma jeść samodzielnie, ma się tego nauczyć, że najlepiej jakby w miarę możliwości spożywać te posiłki razem, no bo to gdzieś tam też buduje więzi rodzinne, nie, że każdy łapie talerz i biegnie przed inny telewizor w inny kąt domu, no bo to jest po prostu bez sensu, tak? Więc chcę ci pokazać, że odwracanie uwagi to nie jest jakaś zaradność rodzicielska czy jakiś taki spryt, tylko tak naprawdę pogłębianie problemu, który po prostu wróci ze strojoną mocą za jakiś czas, dlatego że po prostu no, te nierozwiązane sprawy będą się kumulowały. Tak więc pamiętaj, jeśli dziecko jest naprawdę małe, ma tam pół roku, oczywiście odwracaj uwagę, wtedy ono i tak nie zrozumie, i tak nie jest w stanie się nauczyć, więc jest to dobra strategia. Ale jak dziecko ma 2-2,5 roku, czy jest starsze, absolutnie po to nie sięgaj, bo zrobisz po prostu krzywdę zarówno dziecku, jak i sobie. Tak, wszyscy źle na tym wyjdziecie, uwierz mi, ręczę ci za to głową, nie ma to najmniejszego sensu i nie tędy droga. Zapraszam cię raz jeszcze do tego, żeby zapisać się na darmowe szkolenie w piątek o 20:00 na temat rozwiązywania konfliktów między rodzeństwem. Pamiętaj o subskrybowaniu tego kanału. Mam też do ciebie wielką prośbę, jeżeli po prostu podoba ci się to, co mówię, jeżeli chcesz, żebym więcej tutaj materiałów czy treści na ten kanał tworzył, wbij łapę w górę, udostępnij to, podeślij swoim znajomym, którzy mają dzieci i może im się przydać. Napisz jakikolwiek komentarz, wtedy po prostu doprowadzisz do tego, że algorytm wyświetli ten materiał większej liczbie rodziców, a mi oczywiście na tym bardzo, ale to bardzo zależy. To dosłownie 4 sekundy twojego czasu, a ja ci będę za to zgonnie wdzięczny. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj, pozdrawiam cię serdecznie, cześć!